taki dziur, czemu po takich dziurach jeździsz? Takie są. Taka droga. Siema, cześć. Jedziemy na rybki. Zapomniane miejsce, zdane od cywilizacji. Co, spławiczek? No tak, no grunt, spławik, nie wiem, grunt? Ja spławik chyba bardziej. Ja nie wiem, sam zobaczę jeszcze. Nie, no bardziej spławik na pewno. Na pewno chcę na spławik, a co będzie, to zaczę. Te białych rybaków zapomniałem. No ja mam pinki, tak. No to dobra, spoko. A już w drodze, nie? To co, to płotki chyba, co tam jest? No przewaga płotek chyba, nie? No to będziemy na rzece. No tak. Rzece Wieżyca. Gdzieś udamy się w nowe miejsce. No i spróbujemy coś. No wiadomo, trzeba jechać tam, gdzie nie ma ludzi i tak dalej, żeby nikomu nie zagrażać, nikt nam nie zagrażał. Koronawirus. Tak jak to mówią, nie? Zakazy, nakazy. Tak, no wybrane tam jakieś tam uczęszczane miejsca, bulwary czy coś tam, no wiadomo, gdzieś tam jedziemy, jakieś tam. Żeby nie było ludzi. Tak. A dwóch to nie skupisko podobnoż. No my to i tak jesteśmy razem w pracy i wszystko, no to no nie my, ma o czym gadać w ogóle. My i tak widzimy się 5 razy w tygodniu w pracy, także dojeżdżamy do pracy razem, także. I razem zachorujemy. I razem zachorujemy, z pewnością tak będzie. Także jak będziemy mieć kwarantannę, to razem. Dobra, zobaczymy się już na łowisko. Czasu leżała tam, wiesz. Pokaż tą zanętę wtedy twoją. Coś takiego. Nie wiem, co to jest. Nalepkę też. No a jak? Linkaraś. Ja ją kupiłem jakieś efekta. Tam 2 lata temu. Leżała w piwnicy gdzieś tam. No i nie wiem, no pierwszy raz w życiu jej użyję. A to tylko z racji na to, że zapomniałem mojej. Liśpisza. Tak. Dobra, odstawiamy. Ja tam nie wiem, jakieś zanęty znalazłem od profesa. Wanilia, karmel, skopeks. Co tutaj jeszcze mamy? Zielona betaina, halibut. No to nie wiem nawet. Morwa, Robin Red. Wiesz, na pewno to mi się podoba. Coś tu pomieszam, jakieś składniki. No. Są tutaj bardzo duże grudki. Coś z tego może się uda zrobić. Słyszysz? Bardzo duże grudki tu takie mam. Pelety pewnie. Nie, to są jakieś cholera wie co, nie wiem. Jakieś grudki, cholera wie co i to będzie długo trzymało chyba. Może. Zobaczymy. Może, a na pewno. Jak wsadzisz ręce do wody, to zobaczysz, czemu ci to zaproponowałem. Woda jest zimna. Tak, przeprowadzamy. Dezynfekcję? Dezynfekcję chyba. Zaraz się okaże, jaka woda. Bynajmniej łapy będą czyste. Tak, pomieszana jest taka gotowa zanęta do metody z sypką do rozrobienia. Zobaczę, co to z tego wyjdzie. Jakieś grudki niektóre. Sita standardowo nie mamy. Co? Czego? Sita. Nie. Jak już nie lubimy przez sito to przesiewać. Ja to wolę jakoś tam w rękach. Nie chodzi, żeby ta zanęta jakoś się zaraz tam nie wiadomo jak magicznie rozpuściła. Jeszcze tam z płowikowcami, jakimiś wyczynowcami nie jesteśmy. Nam wystarczy zwykłe rozrobienie zanęty. Na pewno są jakieś różnice. To nie są zawody. To nie są zawody. Przyjechaliśmy sobie tu po prostu połowić rybki. A druga sprawa, że na przykład moja zanęta z tymi grudkami to by się i tak nie nadawała. Później te grudki bym musiał tam sypywać i tak dalej. Ja to... 2 razy miałem na rybach za sito i więcej nie będę miał chyba. Dobra, niech się tam przetrawi. Coś takiego wyszło. Jakaś czerwona. Ta Robin Red chyba, czy coś takiego to była. Z jakąś zieloną halibutową. Może coś będzie, może nie. Co tam za kukurydzę używasz, bracie? A dzisiaj jakaś taka tam, nie wiem. Nawet nie wiem, skąd ją kupiłem. Jamar? Co to jest?
Nie, jakaś taka tam. Wiem, w Carrefourze chyba. No i chciałem zobaczyć, jak ona jest. Prawdziwy wędkarz smakuje swoją zanętę. Jak? Taka słaba. Zero cukru. Ekologiczne. Jo, jakaś taka bez cukru. Taka nawet taka... Słaby smak. Ale chemiczny nie. Nie, ale w ogóle tak słabo tą kukurydzę czuć. Aha, czyli taka bezsmakowa kukurydza. Jo, tak trochę jo. No ja też chcę zmniejszyć grunt sobie. Branie od razu. No, zobaczymy, czy to jakiś efekt dało. Widzę, że się podlętało, coś tam było. Będzie dobrze. Na razie słabo. Już miałem 100% branie. No ja miałem na haku, nie? Poczułem rybkę, ale niestety nie była wpięta dobrze i uciekła. Z gruntu niestety nic nie chce, nie? Pyknąć. Nie, ale w sensie tak wyżej chyba. Ogólnie tutaj, ile tu jest, metr? No, metr, półtora, to no, tego nie wiem. Koło metra jest. Jest? Nie. Fajna pogoda, ale nie na ryby chyba. Może się obudzą. To co, zbieramy się? Jo, ja tu jeszcze kawy trochę mam i... Ja zdopiję kawy i zbieramy się stąd, bo no nie ma brani w ogóle. Przejedziemy się na inną miejscówę, zupełnie gdzie indziej. Trochę kilometrów będziemy musieli przejechać. Chociaż właściwie tak dużo chyba nie. No 30 parę tam na no. No, około 30. Też jedziemy w dzicz na nasze... Na nasze rozlewiska rzeki. Też będzie rzeka. A no tam gdzie już byliśmy. Tam już byliśmy. Ci się zakopałem. I tu mamy taką sytuację. O. Auto zakopane. Dobrze, że mamy saperkę, nie? Tam gdzie się jad zakopał. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo będzie słabo. I przyrównamy, czy jest różnica w danych miejscach. Czy po prostu to dzisiaj taki dzień, że nie bierze, czy no, tu nie bierze. No, pogoda jest ładna, wszystko pasuje. Nie, pogoda jest piękna i tam będzie w ogóle zarąbiście. Tam dzisiaj będzie tak ładnie, że aż szok. Dobra. Pij tą kawę i zbieramy się na inną miejscówę. Także widzimy się tam. No, jesteśmy już na nowym miejscu. Jac już ma brania, ja jeszcze nie. Coś mi się nie udaje na razie. Ale ja przerzucę, bo jest tak bardzo... Ale widzę ryby i tak dalej, jest dobrze. Nie, źle mówisz. Ja zrobiłem sobie na klips, ale coś widzę, że to tak słabo będzie.
Jest? Nie, nie ma. Nie, nie mam, nie trafiłem. Ale tu się coś dzieje, no. Tu się coś dzieje. Czyli tu są ryby, nie? Tak. Może i są małe, ale są. Troszkę muszę coś doręcić. No dobra, trzy kulki i zobaczymy, co się tu działo. Niego. No, mam ryba. No widzę. Mam ryba. Dręga. Jaka wielka. Ja cię nie mogę. Nie przygotowałem się na tak wielkie ryby. Muszę poszukać sobie ten do wyhaczania. Teraz założę na pewno śrucinę i pewnie będzie za dużo i się zdenerwuję. No, tam gdzieś jad siedzi w krzakach. Tak, już urwałem. Urwał zestaw, będzie robił na nowo. Ja mam tu takie miejsce, tam gdzieś spławik, ale będę chyba musiał też zmienić sobie, wiesz? Bo ja tych brań nie widzę normalnie. Co, masz nie rybę? Było widać brania, a jest ryba. A ty to takie coś, a co ty? No nie wiem, co się dzieje. Nie, panie. Nie, przepisowo, okoń ty, okoń. A, ja się zawinął. Co? Wziął, no okoń normalnie wziął, ale nie było brania w ogóle widać, wiesz? No bo one takie, wiesz, są takie. Oj, bracie, i połknął fest. No, to panie, to tak jest, kurde, wiesz. O nie, przeżyje. Widzę. Widzę to. No, wypychasz tam, wy. Nie, nie, ale ma głęboko, ci powiem. No, ale wypychasz tam, wiesz. Udało się. Operacja się udała. Pacjent przeżyje. Powrotem wracam. Chyba nie miał koronawirusa. Taki maluszek. Maluszek, grubasek. Uciekaj, rozmnażaj się. Także ja mam okonia. Ale nawet nie było widać, wiesz, przynurzenia. Tak po prostu, wiesz, chciałem przerzucić zestaw. Ogólnie mało brań tutaj widzę na tym spławiku. Nie wiem, czy to wina tego spławika. Ja ci powiem, że zobacz, teraz zmieniłem spławik i też tak nie mam brań. Wiesz, może jeszcze gruntem nie dopasowałem, ale widzę już różnicę nawet w braniu. Także tutaj chociaż coś się dzieje, bo tam się nie działo nic. Nawet no, na naszym miejscu tam, gdzie byli. Wskazuje już trójkę. No Jac sobie kupił ten licznik. Pstryka sobie, co ryba to pstryka. O. Ale szprot. Pokaż tą szprotę. A już wyrzuciły. Poszła. Ale spoko. Zaraz będzie następna. Zaraz zobaczymy. Jak se pan Jacek radzi. Jeden spławik wisi gdzieś tam na trzcinach. Tak. Cały czas mi się odbija w wodzie, nie? Nie wiem, ja nie widzę go tutaj na ekranie, ale gdzieś tam jest. Jest, na trzcinie wisi do góry nogami. No, jak tak patrzę, to tak, ale na ekranie nie mogę widać. Jak przybliżysz też, nie? Jo, jest, dobra, widzę go. Na samym środeczku. No.
No dawaj, dawaj. No poczekaj, już. Już? Za chwilę. Może teraz? Nie, jeszcze nie. Kręcą się, ale wiesz, tak. Mhm. Muszę ślicinkę dodać, bo jest za mało ten. Dlatego mam gorsze brania. A bierze ci tam. No bierze, bierze, ale... No i lipa. Tak będziesz łowił, to nic nie zrobisz. Przekręć coś tylko. O, siedzi. Jest? Ale wyskoczyła. Widzisz? Nie. No o, dobrze. Coś tam o. Jest, gdzieś tam między gałęziami, coś jest. To co to jest, płoć czy... Płotka to jest, czy co to nie. Jest? Uklejka. Śledź. Śledź. Co, spudłowałeś? Ja. Umy tak tu skubie, skubie, kurczę, takie, no to nie, nie ma widać tego brania dokładnie, wiesz? Nie wiesz, czy to przycinać, czy nie, to takie, wiesz... O kurde, no zobacz. Teraz mam troszeczkę aż zaczuł spławik. I wiesz, każdy, no chociaż to jest dobrze, to nie jest źle. Patrz, tak się bawią, wystawiane branie było leszczowe. No. Opie, nie ma to tam. To jak tu się robaki czują. No, robaczki są w miarę. Drugi spławik mam na rosówkę, na grubszą rybę. A te krzykacze tutaj, nie? Ja pierniczę. Ale muszę trochę ten. A ja mam. O Jezus, co to jest? Śledź. Mam śledzia. Cześć ty. Miały być śledzie, są śledzie. Miały być śledzie, są śledzie. O, jeszcze sama uciekła. No, pływaj. Śledź jeziorowy. Ja kukurydzę do tych białych dołożę. Ale rzut piękny. No ja mam rybę, nie? Och, jeny, nie. Zdręga. Taka super duża. No ja, no. Jakby taki wobler był, to by był fajny. No, o, mam większą rybę. Wśród tych wielkich ryb większe też są. Zaraz ci powiem, czy to nie jest klenik. Nie, chyba nie, bo taki jasny, czy nie? Klenik. Ja? No. No puść to, pan brat. Uciekaj. Co, jest. Masz coś? Jest. O. O. Czerwona. A ja licznika nie mam, żeby ten kliknąć. A nie pamiętam, ile złowiłem.
trzcinka i trzcinka. O! A tak już miałem wymierzone, tak wiesz. A widzisz. A to się zesrało. Oj, będzie problem. I na tej ułożenie kija i dziękuję. I no, poszło. No, a już tak trzymałem do siebie, nie? Akurat tak zawsze, wiesz. No, zobaczymy, co się urwie. Musimy super spławik urwał. O, puściło coś. Na pewno coś strzeliło. Spławik jest. Śruciny są. O, no co, ty masz prawie wszystko. Kopy. Przyponu tylko nie ma. O, ja mam rybę. O. Teraz ja mam. O. Tylko, że gdzieś mam poplątane coś tak słabo, kuźwa ten. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale jest. Czerwonka, medalowa. Jak? O, u mnie coś tam jedzie, ale... Medalowa. Zacinać. No ja coś dopadłem, Jac. No. O, coś ładniejszego troszeczkę od tych wszystkich innych, leszczych małych. No zobacz. O. Mamy małego leszczyka. Może wiesz, może w końcu, kurde, coś tam do tej zajęty dopadło, a to jest takie jakieś, wiesz. No ale taki zobacz. O. Taki pleśło. O ty, teraz u mnie był szczupak tutaj. No widzisz, one tutaj się gdzieś ten. No. Uciekaj. Teraz tu jak podeszłem, to tutaj szczupak odpłynął. Idziemy zobaczyć do Jaca, jak on tutaj łowi. Może to, co u ciebie tak blunt zrobiło, to szczupak był. U mnie nie, to gdzieś tam za trzcinami było, wiesz. Tutaj był. Co, szczupaczek? Wiesz, tak blum, patrzę, a tam taki tam 40, 50, nie wiem, tak ciężko mi to określić. Koło 50 cm taki. Jak biorą, panie, czy nie? No tak słabo. Ale wędka masz, pan, elegancka. Podoba mi się. Za ile dałeś za nią piątkę? Ja, piątka. Elegancka. Podoba mi się. Gdzie ty żeś tam rzucił? Tam nie ma ryb podobno. Jest, widać spławik tam. Kurczę, bym tutaj rzucił, ale się boję, wiesz, że nie opanuje zestawu. Gdzie mówisz, chcesz rzucić? No albo tu przy ściny, albo tam koło tych. No spróbuję, kurde, no. Zaryzykuję. No trochę jest tam badyli takich innych rzeczy, nie? Rzucę tam te badyle. Weź trochę się przesuń, jeszcze w prawo. Tam, w prawo. Albo tu, no jak tam chcesz. No jak. No to nie był dobry rzut. No nie, ale... Lepiej spławić, no to ja tam szału nie zrobię, kurde. No ile masz pan tam na liczniku? Całe 19. To żeś pan tam naszarpał tych normalnie. I jest następna. No. O. Ja zobaczymy, jak to robi mistrz, fachowiec. Tak, Łódź Jeziorowa. Cyk, strzelił. Następna. O, jest następna. Sztuka jest? Jest. No. A w tych naszych miejscach przestało nam brać. To... No się wydaje, że tam szczupaki wpłynęły. No mi się wydaje, że coś się stało i... Bo tam się jakoś tak cicho zrobiło. No. Nagle drobnica przestała chodzić, nie? No nic, kompletnie zero. No, drapieżnik wszedł i tyle. No, a mi się wydaje, że tutaj te szczupaki tak, wiesz, albo już się wycierają, albo czekają. No, to już może być blisko, nie? No, teraz się tak przez kilka dni zrobiło fajnie ciepło. Mogą być nawet potarle tam świeżo, czy jak? No, najróżniej. To chyba jeszcze nie, u nas chyba jeszcze nie. Gdzieś tam, wiesz, w okolicy to... No, ale to już jest blisko, nie? No. Jest bardzo blisko, no bo może czasem już się dzieje. Tam co chwilę się te
trzcinki się przemieszczają. Coś tam się musi dziać, chyba jest jakiś, nie wiem, może tarło szczupaka, nie wiem co. Ale co chwilę te trzciny gdzieś tam się kuźwa. O, o. Chyba zaś trafiliśmy w ten niezbyt dobry dzień. Jak tam, panie? No coś tam w Kubie, ale... No widzisz? Widzę twój spławik na trzcinie. A tego drugiego to tak coś tam miało. No teraz kurde przestało chyba. O, o! Nie, nie, coś tam podciąga ci. No tak widzisz. No. Ale nadal mi się odbija ten twój spławik w wodzie jeszcze, ten co wisi. No ja, no ten ja, to zawsze jak ja tutaj rzucę, to mi się też odbija właśnie. No to tak słabo to kuźwa wygląda. Nieraz wkurzało mnie to, że rzuciłem ten spławik obok tego i no, wiesz. No i teraz który jest który? Miałem dwa obok siebie. Tylko tamten w odbiciu wody jest taki bardziej ten. No, wypłowiały. Mm. Dobra, będziemy kończyć na dzisiaj. Parę śledzi jeziorowych padło. Tak. Co to tam, jakiś leszczyk był? Leszczyk, czerwonki. Zdręgi, płotki. Klejnik nawet był. No i to na tyle. Nic większego nie chciało się uwieścić. Tylko w rozmiarach mini. No mini rozmiar. No ale widzieliście, trzciny się ruszały, to całkiem możliwe, że szczupak rozpoczął tarło tutaj. Dlatego te reszta. Ja bo jak do brzegu podeszłem, to też tam uciekł jeden szczupak. Reszta tych ryb też fiksuje troszkę i nie chce brać. Może to jest tym spowodowane, no nie wiem. A bo godzina taka przyszła i przestały brać. I no. Dobra, to co? No. Trzymajcie się, do kolejnej wyprawy. Na razie, cześć. Cześć.